Część druga Polska ideologia grupy w rozwoju historycznym. Rozdział siódmy Kultura słowiańska. Według tych, co spreparowali nasze dzieje, wynikałoby, że historia Polski zaczyna się w piątek, dnia 7 marca, anno domini 966. Przedtem była pustka i nic. Rozległe, zagospodarowane państwo. Liczna i dobrze uzbrojona armia, dziedziczna władza książęca, wszystko to spłynęło na mieszka pierwszego za jednym zamachem kropidła wraz z chrztem. Poprzednie kilka wieków dziejów naszych, poprzednich czternaście co najmniej postaci władców naszych, uznano za niebyłe, między bajki włożono. Od niego, od mieszka, od piętnastego władcy Polski zaczyna się dopiero jej historia, w ten sposób. Każe nam pojmować naszą przeszłość historiozofia, której źródło i natchnienie stanowią autorytety takie jak Gal, ksiądz katolicki, wiek XII, Cholewa, biskup katolicki, wiek XIII, Kadłubek, biskup katolicki, wiek XIII, Boguchwał, biskup katolicki, wiek XIII, Długosz, arcybiskup katolicki, wiek XV, Kromer, biskup katolicki. Wiek XVI, Naruszewicz, biskup katolicki, wiek XVIII i legion innych, zasłużonych w wiekowe dzieje wynaradawiania słowiańskiej duszy polskiej, niszczenia w ogóle wszystkiego, co było słowiańskie, a więc apostołom obcego Boga, wrogie i nienawistne. Nie dziw wtedy, że to, co dziś w szkole polskiej podaje się dziecku polskiemu jako historię ojczystą, jest jednym pasmem fałszów, legend i przemilczeń. Bajeczne dzieje Polski nie kończą się, ale zaczynają datą 966. Wtedy, gdy śródziemnomorska kultura antyczna dobiegała swego kresu w innej części Europy, w basenie Morza Słowiańskiego, Bałtyku, poczęła kiełkować i puszczać pierwsze pędy samorodna kultura słowiańska. Wyrastając na rodzimym podłożu potężnej, olbrzymie połacie Europy obejmującej, a jednolitej masy biologicznej słowiańskiej, kultura ta posiadała zdrowe, naturalne warunki rozwoju o nieograniczonych wprost możliwościach. Realizacja tych możliwości, poprzez pełne samookreślenie się masy biologicznej, zorganizowanie budzących się energii duszy słowiańskiej, wymagała czynnika nieodzownego w każdym procesie kulturotwórczym czasu. Poziom kulturowo-cywilizacyjny. I tendencje rozwojowe plemion zachodniosłowiańskich w czasie, gdy Europa staczała się w niż średniowiecza, pozwalały rokować najśmielsze nadzieje. W tym okresie Słowianie posiadają już zdrowy, tchnący wiarą we własne siły człowieka system religijny z jego piękną mitologią, który to system religijny bazujący się na twórczych, Nieskaleczonych żadnym urazem psychicznym instynktach duszy ludzkiej, stanowił mocną podstawę tworzącej się kultury. Światowid, Bóg wszystkich Bogów i Bożyców, Pan świata ludzi, czczony wszędzie, gdzie brzmiała piękna mowa słowiańska, był uosobieniem mocy i twórstwa. Władcą ognia i wojny, dawcą wszelkiego żywota. Sławił światowida szczęk oręża, huk burzy i piorunów. A nie jękliwe zawodzenia litanii. Religia Słowian nie była religią cierpiętnictwa, strachu i przebaczania wrogom. Nie szczepiła kwietyzmu nauką o marnościach tego świata. Dusza dziecka słowiańskiego wolną była od kompleksów niższości, nie wpajano jej bowiem samopoczucia poczętego w grzechu skazańca za cudze winy. Religia naszych przodków była pogodna, słoneczna, budząca optymizm i radość życia. Była tworem ludzi zdrowych na ciele i umyśle. Wyrosła na podłożu tej religii etyka i moralność słowian. Ich życie obyczajowe budzi w nas uczucie czci i dumy. Gdy w roku 1124 biskup niemiecki Otto wybrał się do Pomorzan ze światłem objawionych prawd, dostał taką odprawę. Między chrześcijanami, rzekli przedniejsi obywatele Szczecina, Spotykają się złodzieje i piraci. Jednych ludzi pozbawia się stopy, innych oczu. Pełno w nich zbrodni i kar wszelkiego rodzaju. Chrześcijanin nienawidzi Chrześcijanina, zdala od nas z taką religią. Pomorzanie mieli pełne prawo tak mówić. Współczesny autor wyprawy Ottona stwierdza mianowicie fakt, iż taka panuje u nich uczciwość i wzajemne zaufanie. Że nie znając u siebie zupełnie kradzieży i oszustw, schowki i skrzynie trzymają niezamknięte. Niezwyczajni zamknięć i kluczy wielce się dziwowali, widząc juki i skrzynie biskupa pozamykane. Świadectwo to nie jest bynajmniej odosobnione. Helmold, kronikarz z drugiej połowy XI wieku, wyliczając wspaniałości miasta Wolina, kończy w ten sposób. Poza tym, jeśli chodzi o moralność i gościnność, trudno by znaleźć lud bardziej zacny i szlachetny. A oto obraz stosunków społecznych w królestwie ranów. Nie znaleźć u nich kiedykolwiek żebraka, albo kogoś w niedostatku. Skoro tylko podeszły wiek czyni któregoś z nich słabym i ułomnym, zostaje on powierzony opiece potomka, obowiązanego sprawować ją z największą starannością. Tenże Helmold o bliskich duchowo pomorzanom Prusakach. Nadzwyczaj ludzcy wobec potrzebujących pomocy wychodzą nawet na morze na ratunek znajdującym się w niebezpieczeństwie lub napadniętym przez piratów. Wiele uznania godnych rzeczy można by powiedzieć o tym ludzie odnośnie ich moralności, gdyby tylko posiadali wiarę w Chrystusa, którego misjonarzy okrutnie prześladują. Wysoki poziom etyczny i obyczajowy naszych przodków, jakże dodatnio świadczących o ich kulturze, nie był wcale wynikiem jakiejś wrodzonej rzekomo Słowianom dobroduszności i miękkości serca. Słowianie nie byli ludem ślamazarnych, sentymentalnych niedołęgów, za jakich chcą ich mieć nasi rzepichopiastowi historycy. Słusznie zauważa obcy autor. Pisarze słowiańscy, jak szafarzyk, Lubują się w przedstawianiu naszych przodków jako plemiona spokojne, nienapastliwe, niczego do szczęścia nie pragnące, jak tylko spokoju z sąsiadami. Jednakże wydaje się nie być na to żadnego dowodu. Są to raczej sny o dawnym wieku złotym, ponieważ niewątpliwie, skoro tylko słowianie pojawiają się na arenie historii, widzimy ich jako naród wojowniczy, agresywny i nieznający spokoju. Smutne to, a zarazem znamienne, że prawdy o Słowianach szukać nam trzeba u obcych, a nie u swoich pisarzy. Nie gnuśnych ciemięgów, ale wojowniczych zdobywców, widział w Słowianach Karol Wielki, wznosząc przeciwko nim łańcuch twierdz wzdłuż łaby i sali. Podobnie Duńczycy, zagrożeni przez Słowian w samym istnieniu, zabezpieczają przed nimi swój półwysep wałem duńskim. W oczach Helmolda Polacy i Czesi są dzielni w boju, lecz niezwykle twardego serca w łupiestwie i zabijaniu. Mówiąc zaś o Słowianach w ogóle, tenże kronikarz powiada Ponadto ludom słowiańskim wrodzone jest okrucieństwo, nieznające granic, niespokojność ducha, co poprzez ląd i morze daje się we znaki okolicznym krajom. Trudno powiedzieć o różnych sposobach śmierci, zadawanych przez nich wyznawcom Chrystusa. Wobec tych, co z bronią w ręku szli rabować ich ziemię i duszę, Słowianie umieli być okrutni i nic dziwnego, że wówczas ucięte głowy niemieckich biskupów toczyły się pod stopy słowiańskiego Boga w Radogoszczy. Jeśli przeto apostoł Niemiec św. Bonifacy nazywa naszych przodków najbardziej odrażającą i najbardziej zbrodniczą z ras ludzkich. To wiadomo kiedy i w stosunku do kogo okazywali się Słowianie takimi. Natomiast o cechującej ich wielkoduszności i szlachetności wobec słabych i bezbronnych możemy sądzić z następujących zdarzeń. Poprzednikiem Ottona w próbach nawracania Słowian był hiszpański mnich, też biskup Bernard. Ducha bardzo ewangelicznego, ów świętobliwy biskup, zjawił się wśród pomorzan bez odpowiedniej świty. Boso, w nędznym habicie zakonnym, pełen natomiast apostolskiego zapału. Wzbudził ogólne lekceważenie i wzgardę. Pomorzanie bowiem, podobnie jak ranowie, nie mieli u siebie biedoty ani żebractwa. Ubóstwo uważali za nieprzyzwoitość, w żadnym wypadku nie dającą się pogodzić z powagą stanu kapłańskiego. Patrzyli tedy na obdartego, a nieproszonego gościa jak na włóczęgę szukającego łatwego chleba. Gdy jednak biskup, gwałtem pragnąc aureoli męczeństwa, porwał się w Wolinie na święty posąg czy też obraz, gospodarze orzekli, że musi to być chyba nieodpowiedzialny za swe czyny maniak, niespełna rozumu. Wsadzili szaleńca na statek i odstawili całego a zdrowego, lecz bez korony męczeńskiej, poza granice kraju. Upłynie sześć wieków dobroczynnego oddziaływania katolicyzmu, a na tej samej ziemi słowiańskiej, w Toruniu, świat ujrzy ze zgrozą inną zgoła reakcję obrażonego w swych uczuciach religijnych społeczeństwa. Padnie wówczas trzynaście wyroków śmierci, około czterdziestu osób pójdzie do więzienia. Krwawa łaźnia toruńska z siedemset dwudziestego czwartego roku. To tylko jeden z przykładów katolickiej karitas w interpretacji jezuitów. Wracając do Słowian, zdrowie moralne i tężyzna duchowa naszych przodków czyniły ich zdolnymi do przejawiania imponującej aktywności życiowej, niekrępowanej żadnymi tendencjami kwietystycznymi. Zamożność i dostatek Słowian zachodnich budziły podziw u cudzoziemców. Którzy z racji swego stosunku do pogaństwa nie byli wcale skorzy do przesady w pochwałach. Towarzysz świętego Ottona, notując mnogość zwierzyny i bydła, obfitość pszenicy i miodu w kraju Pomorzan, nie waha się napisać, że gdyby miała winną latorośl, oliwki i figi, sądziłbyś, że jest to ziemia obiecana z powodu bogactwa drzew owocowych. O nich to, o naszych przodkach. Napisze obcy historyk z ubiegłego stulecia. Te wędyjskie ludy znały górnictwo, którego nauczyły się od markomanów i pozostawiły po sobie najstarsze ustawodawstwo górnicze. Byli oni narodem tak skrzętnym i rolnictwu tak oddanym, że każdą połać ziemi, którą zamieszkiwali, obracali na uprawę wszelkich gatunków zboża i owoców. Gdy taki był obraz życia pogańskich Słowian, to w tym samym czasie w Europie chrześcijańskiej, nękanej przez plagi, krucjaty i głód, kwitło w najlepsze ludożerstwo. W biskupim mieście Trojs można było kupić na targu mięso ludzkie, ba, upieczone w dodatku. Słowianie zachodni, chociaż celowali w rolnictwie, byli również ludem morskim i w tej dziedzinie przodowali sąsiadom. O czym świadczyć może szczegół, że sztuka solenia Śledzi znaną była Pomorzanom, wcześniej niż Duńczykom i Niemcom z nadmorza północnego, którzy dopiero u Słowian nauczyli się tej umiejętności. Handel solą i śledziami kwitł w słonym kołobrzegu, gdzie zawijały statki z dalekich stron i gdzie też zaopatrywało się w produkty morza bliskie zaplecze – Polska. Pomorski bursztyn szedł szeroko w świat, znali go i cenili Rzymianie. Grecy, Arabowie. Każdego, kto przystępuje do badania przeszłości pomorza, uderzyć musi duża ilość osiedli, miast i portów rozsianych gęsto pomiędzy łabą a ujściem Wisły. Starogard, Welegrad, Arkona miasto 30. w XII wieku. Rostoka, Dymin, Wolgast, Wszedom, Wolin, Szczecin, Kołobrzeg, Kamień tętniły ruchem i życiem. Miasta te posiadały z reguły własną organizację samorządową z burmistrzem, radą miejską, urzędnikami, z własnym ustawodawstwem, systemem podatkowym i tym podobne. W Szczecinie, gdzie targi odbywały się dwa razy w tygodniu, znajdowało się specjalne podwyższenie na rynku, na które wchodziło się po stopniach, a które służyło urzędnikom miejskim do obwieszczania ludności rozporządzeń władz. A oto, jak wyglądała perła Bałtyku, legendarna, wineta, słowiański Wolin, o którym kronikarz zapisał, co następuje. Opowiada się o tym mieście rzeczy nadzwyczajne i prawie niedowiary, wymienię przeto nieco godnych przekazania szczegółów o nim. Było to prawdziwie największe ze wszystkich miast Europy, a mieszkali tam Słowianie i ludność mieszana z innych narodów, Greków i barbarzyńców. Cudzoziemscy sasowie również otrzymywali zezwolenie mieszkania tam na równych prawach z innymi, pod jednym warunkiem a to, żeby w czasie swego pobytu w mieście nie wyznawali otwarcie wiary chrześcijańskiej. Przez cały czas, aż do zburzenia miasta, jego mieszkańcy błądzili w wierzeniach pogańskich. Poza tym, jeśli chodzi o moralność i gościnność, trudno by znaleźć lud bardziej szlachetny i zacny. Bogate w towary wszystkich narodów, jumne obfitowało we wszystko, co było przyjemne i rzadkie. Na uwagę zasługuje również stolica ratarów Radogoszcz w ustach Helmolda. Bardzo szeroko znana retra, siedziba bałwochwalstwa, gdzie została wzniesiona wielka świątynia, poświęcona demonom, z których najważniejszym jest Radgast. Jego posąg ozdobiony jest złotem, a łoże okryte purpurą. Zajmująca środek miasta Warownia, ma dziewięć bram. Dostępu do niej broni ze wszystkich stron głębokie jezioro. Drewniany most użycza przejścia jedynie tym, którzy pragną złożyć ofiary lub zasięgnąć rady wyroczni. O budownictwie Słowian możemy z całą pewnością powiedzieć, że stało na poziomie dalekim od Prymitywu. Świątynie Słowiańskie były prawdziwymi dziełami sztuki świadczącymi o wysokim smaku artystycznym i zamiłowaniu do piękna u ich twórców, biegłych w architekturze, rzeźbiarstwie i malarstwie. Bije mocniej serce słowiańskie, gdy wyobraźnia chłonie opisy dawnej praojców świetności. W mieście Szczecinie były cztery kontyny, lecz jedna z nich najokazalsza, zbudowana była z zadziwiającą sztuką i pięknie zdobiona. Miała bowiem wewnątrz i zewnątrz rzeźby obrazy postaci ludzkich, ptaków i dzikich zwierząt, które ze ścian spoglądały, a tak wiernie i naturalnie były przedstawione, że wydawały się jak żywe i życiem tchnące, i co określiłbym jako rzadkość, żadna niepogoda, śnieg czy deszcz nie były w stanie zaszkodzić świeżości barw malowideł zewnętrznych, lub zamazać tego, co sprawiła sztuka malarzy. Tak wyglądały dzieła słowiańskich mistrzów. Po nich przyjdą inni, zniszczą nienawistne im piękno, a na jego gruzach obkadzać poczną swoje szpetne bohomazy. Wspomnieć tu również należy o innym mieście pomorskim Guckowie, gdzie mieszkańcy zagrożeni przymusową chrystianizacją używali wszelkich zabiegów, by ocalić tamtejszy ram, który uważany za wielkie dzieło sztuki. Stanowił ozdobę miasta i przedmiot chluby ludności. Nie pomogło nic, i piękna świątynia Gudkowska podzieliła los wszelkich innych pomników sztuki słowiańskiej. Zagładzie uległo piśmiennictwo słowiańskie, o którym wiemy, że było, a o którego poziomie możemy się dziś jedynie domyślać, porównując osiągnięcia naszych przodków w innych dziedzinach umiejętności ludzkich. O roli Jaką słowa pisane odgrywało w życiu publicznym pomorzan, sądzić możemy z tego, że gdy w roku 1128 książę Warcisław zwołuje wiec ogólnokrajowy i w tym celu rozsyła wici, są one pisane i zawierają wyszczególnienie spraw, mających być przedmiotem obrad. Już w wieku X Boso, biskup Merseburga, nawracacz Słowian, Uważa za wskazane napisać dla nich liturgię katolicką w języku i alfabetem słowiańskim. Mowę słowiańską znał również cesarz Niemiec, Otto pierwszy. Jeśli wierzyć kronice prokosza, sztuka pisania znaną była naszym przodkom na długie wieki przed erą Galów i Kadłubków. Przed nimi istniał długi poczet dziejopisów pogańskich, najstarszym z których miał być Wojan, ojciec historii polskiej twórca pisma słowiańskiego. Sięgamy tu w pełną tajemnic epokę Lechów, Wicimirów, Kraków, Przemysławów, Leszków, Ziemowitów, epokę wykreśloną z historii naszej, uznaną za bajeczną, psuje ona bowiem harmonię rzepichopiastowej legendy. Mówiliśmy już o tym, jak to Słowianie Zachodni, posiadając morze, umieli uczynić zeń źródło gospodarczego dobrobytu i teren pokojowej pionierskiej pracy. Równie przedsiębiorczymi byli oni w dziedzinie morskiej sztuki wojennej. Słowianie pierwsi z ludów pobrzeża bałtyckiego poczęli budować statki zdolne do przewozu wojsk konnych. Tak jest, czego nie mogła dać kawalerii czarnieckiego niedołężna Rzeczpospolita. Jazda pomorzan miała pięć wieków przedtem. W roku 1138 książę Racibor. Załadowawszy swą armię na 250 statków, po 44 ludzi i po dwóch koniach na każdym, płynie z tym wojskiem około 300 mil morzem i ląduje po drugiej stronie Bałtyku, na skandynawskim brzegu. Tam zdobywa leżące przy ujściu rzeki Goty bogate i silnie bronione miasto Konunga Hela, przy czym zagony jazdy osłaniają oblegającą miasto piechotę. Opisując szczegółowo przebieg oblężenia, kronikarz wymienia imiona dowódców wojsk Racibora, a mianowicie Unibor i Dunimir. O śmiałej tej wyprawie długo było głośno na całej północy. Dziś, któreż dziecko polskie zna imiona bohaterów, pomni dni sławy, kiedy to skaliste brzegi Skandynawii grzmiały echem kopyt słowiańskich koni. Bardziej niż daleka ojczyzna wikingów, Wystawione były na najazdy pomorzan, zarówno z morza, jak i lądu, bliskie dzierżawy Duńczyków, starych nieprzyjaciół i rywali o władztwo Bałtyku. I gdy czytamy, jak to król Dani Swain posyła w roku: 1157 dary dla światowida warkonie, między innymi, kosztowny puchar złoty, widzimy w tym niesentyment, ale gest polityczny dla pozyskania względów groźnych na morzu ranów. Dary chrześcijańskiego monarchy u stóp słowiańskiego boga cóż za wspaniały widok. Tak było w one dni sławy i potęgi, kiedy zdawało się, że rozlany szeroko na olbrzymich przestrzeniach od Peloponezu po Jutlandię, żywioł słowiański, decydować będzie o obliczu Europy. Sławe trygława śpiewały nie tylko fale Bałtyku. Kamienne twarze dumnego Bożyca patrzyły również ze szczytów Karkonoszy w modrą toń Jadranu, Adriatyckiego Morza. Nie raz, nie dwa szczerbił się miecz słowiański o mury Złotego Karogrodu, a zbrojne za drugi niosły swe panowanie hen aż do Grecji, na jońskie wybrzeża. Na przełomie VIII wieku zanosiło się na to, że Europa stanie się słowiańską. To nie nastąpiło, przeciwnie. Następne stulecia przynoszą już tylko powolne, lecz ciągłe cofanie się słowiańszczyzny, upadek jej kulturowy, niewolę duchową i utratę samodzielności politycznej ludów słowiańskich. Dotyczy to w pierwszym rzędzie słowiańszczyzny zachodniej. Jest rzeczą niezmiernej dla nas wagi zdanie sobie sprawy z tego, jak się to stało. Od razu trzeba stwierdzić, że to, co na ten temat mają do powiedzenia nasi uczeni. Razi płycizną i brakiem krytycyzmu. Nauka nasza orzekła bezapelacyjnie, że powodem nieodegrania przez ludy słowiańskie poważniejszej roli historycznej były wrodzone rzekomo Słowianom bierne cechy ich charakteru, a w szczególności skłonność do anarchii i niezdolność organizacyjna. Fenomen katastrofy dziejowej Słowian trzeba było w jakiś sposób wytłumaczyć. Przyjęto więc podsuniętą przez obcych tezę o improduktivity slave. Teoria o nietwórczości słowiańskiej powstała w czasie, gdy Słowianin jest już tylko pojęciem biologicznym, a dawno przestał istnieć jako typ duchowy, reprezentujący własną, słowiańską kulturę. Z czasów, gdy ta ostatnia była wartością żywą, historia przekazała nam zgoła odmienny obraz Słowianina jako typu człowieka. Możemy o nim sądzić choćby na podstawie tego, co wyżej zostało zebrane fragmentarycznie w odniesieniu do Słowian zachodnich, do których my należymy. Zarzut anarchizmu Słowian wydaje się tym mniej przekonywujący, skoro się zważy, że wszystkie narody Europy wykluwały się wśród nieopisanego zamętu i chaosu walk wewnętrznych, kiedy to twory państwowo-polityczne znikały równie szybko, jak powstawały. A liczba udzielnych księstw i ksiąstewek w łonie jednej i tej samej masy biologicznej szła, jak w Niemczech, w dziesiątki i setki. Ci zaś, co w dobrej wierze anarchizmem słowiańskim chcieliby tłumaczyć stan rzeczy w Polsce w epoce zwanej saską, stawiają się sami poza nawias ludzi myślących. Porażka dziejowa słowiańszczyzny to przede wszystkim zagadnienie kulturowe żywioł słowiański przestaje być samodzielnym podmiotem historii, a staje się jej przedmiotem, z chwilą, gdy zniszczeniu ulega motor duchowy, który tę olbrzymią masę biologiczną wprawił w ruch, nadawał jej wyraz i kierunek, stanowił o jej spoistości wewnętrznej i prężności na zewnątrz. Motoru tego zabrakło, gdy zniszczona została kultura słowiańska. Przyczyny klęski danego typu kulturowego mogą być trojakie. Zetknięcie się z innym, wyższym typem kultury, zniszczenie mechaniczne przez wrogie siły fizyczne, niemoc wewnętrzna, jako skutek zaszczepienia elementów rozkładowych z zewnątrz. Pomijamy tu wypadek śmierci naturalnej, typu kulturowego, z powodu jego przeżycia się, o czym w odniesieniu do młodej kultury słowiańskiej nie można mówić. Na jej zniszczenie złożyły się trzy pierwsze przyczyny. Zachód Europy, Znajdując się w bezpośrednim i długotrwałym zasięgu kultury grecko-rzymskiej, miał czas i możliwość wysunięcia się naprzód w swym rozwoju według wzorów już gotowych, po które trzeba było jeno ręką sięgnąć do bezpańskiego skarbca po starożytnych. Chrześcijaństwo, ta swoista kategoria kulturowa, zanim usadowi się w duszy Zachodu, ze skutkami widocznymi dopiero w późnym średniowieczu, jest na początku tego okresu raczej tylko instrumentem szerzenia bezsprzecznie najwyższej w ówczesnym świecie cywilizacji rzymskiej, względnie tego, co po niej pozostało. Cesarstwo rzymskie Karola Wielkiego to nie tylko wyraz ambicji politycznych, ale również świadectwo latynizacji Zachodu. W starciu z tym uformowanym już i okrzepłym duchowo Zachodem, młode, występujące dopiero na drogę rozwoju. Słowiaństwo było z natury rzeczy stroną słabszą. I to właśnie nasza młodość kulturowa zadecydowała o wyniku walki. Bo, chociaż piękne osiągnięcia możemy zapisać na dobro Słowian Zachodu, to jednak, jako całość sławia w stosunku do swych wrogów, dysponujących bogatym dziedzictwem Rzymu, była konkurentem na dorobku, wartością kulturową młodszą. I to ją zgubiło. Wynikiem zetknięcia się dwóch obcych sobie światów może być tylko walka, nieubłagana, na śmierć i życie. A toczy się ona nie tylko wtedy, gdy szczęka oręż i leje się krew. Wojny są jedynie epizodami w bezkrwawych zmaganiach o zwycięstwo własnego sposobu pojmowania życia stawka, która w każdym momencie dziejów mobilizuje ludzi przeciwko ludziom, ideę przeciwko idei, kulturę przeciw kulturze. Świat słowiański i świat Zachodu to były moce nawzajem się wykluczające i najbardziej sobie wrogie. To też z łatwością przyszło chrześcijaństwu poruszyć przeciwko Słowianom całą potęgę Zachodu, rozpalić wyobraźnię świeżo pozyskanych dla krzyża ludów, które z zapałem i gorliwością neofitów podejmują hasło walki z pogaństwem. wyprawy krzyżowe o czym nasi historycy wolą milczeć, szły nie tylko do Palestyny. Krucjacie z 1147 roku, związanej z imieniem Bernarda z Klerwo, przyświeca jako jeden z celów złamanie dumnych Słowian połapskich. Zebrane wówczas wojska dzielą się na trzy części: jedna z przeznaczeniem do Azji, druga do Hiszpanii przeciwko Arabom, trzecia zaś armia rusza na podbój sławi. Wyprawie, która ściągnęła panów i książąt z całych Niemiec, przewodzi z ramienia papieża jego legat i biorą w niej udział wszyscy biskupi Saksonii. W sławnej pamięci pozostanie bohaterska postać Niklota, księcia zagrożonych w pierwszym rzędzie obotrytów, który nie czeka na wroga bezczynnie, uderza pierwszy, pustoszy jego ziemię, a równocześnie. Budując twierdzę na własnej granicy i zabiegając o pomoc sąsiadów, nie zaniedbuje niczego dla odparcia najazdu. Krucjata z roku 1147 nie była pierwszą ani ostatnią. Wyprawy na Słowian, organizowane przez papiestwo, groźne były tym bardziej, że pokrywały się całkowicie z interesem politycznym Niemiec. Katolicki krzyż i germański miecz złączyły się we wspólnym wysiłku, by nieść znienawidzonej sławi niewolę duchową i zagładę fizyczną. Skuteczny odpór połączonym siłom wrogów dać tylko mogła zjednoczona moc słowiańska i nie brak dowodów, że świadomość tego istniała wśród poszczególnych plemion, zwłaszcza połapskich. Z biegiem czasu zarysowują się tam trzy większe ośrodki krystalizowania się jedności słowiańskiej. Związek serbo-łużycki, związek weletów, i związek obotrytów. Tym ostatnim często stają w potrzebie pomorzanie. Czesi w utrzymaniu się lutyckiego szańca widzą swój własny, dobrze zrozumiany interes. Właśnie Czesi każą śmiercią odstępcę wiary ojców, Wacława, który inaczej niż to czyniła jego matka, dzielna Drachomira, pozostawił bez pomocy napadniętych połabian i ukorzył się przed Niemcami. Nim doszło do nierozumnych walk Krzywoustego z Pomorzanami, musiały istnieć jakieś ściślejsze związki pomiędzy tymi ostatnimi a Polakami. Skoro Nestor żyjący w XII wieku mógł pisać o jednym wielkim plemieniu Lechitów, w skład którego wchodzili oprócz Polan także i Pomorzanie, Wieleci oraz Obotryci, ponadto Mazowszanie, Wiślanie i inni. Proces politycznego jednoczenia sławi zachodniej zapoczątkowany powstaniem rozległego państwa Samona w VII wieku, Imperium Wielkomorawskiego w IX wieku, a związków połabskich w tym samym względnie późniejszym czasie. Zwolna, ale postępował, a jego pierwsze etapy, znaczone nietrwałością tych tworów, należą do normalnych zjawisk w przebiegu krystalizacji wspólnoty rasowo-kulturowej. Niestety, za łabą proces ten, z przyczyn, o których już mówiliśmy, dokonywa się szybciej. W chwili, gdy świat germański rusza na podbój sławi, nie jest ona jeszcze dojrzałą kulturowo na tyle, by poczucie wspólnoty krwi i ducha skupić mogło rozstrzelony żywioł słowiański w jedną potężną całość, świadomą siebie, swych przeznaczeń i celów. Odruchy samozachowawcze młodej, nieobjawionej jeszcze samej sobie duszy słowiańskiej, są nieraz ślepe, często wprost samobójcze. W momencie, gdy na przedpolach Polski krwawią się połabianie, którzy bohatersko opierają się germanizacji i katoliczeniu, w tym momencie Mieszko I otrzymuje chrzest, tym samym wprowadza bezwiednie wroga na tyły wiernych obrońców słowiańskiej ziemi i kultury. Historycy nasi rozpływają się w pochwałach kroku Mieszka. Jako aktu mądrości politycznej. Poglądy ich zgodne są na tym punkcie z bezinteresowną opinią członków Towarzystwa Jezusowego. Wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski, poza tym, że było ciosem w plecy walczących połabian, rozsadzeniem lechy od wewnątrz, nie tylko, że nie odsunęło od Polski niebezpieczeństwa germanizacji, ale przeciwnie, skutecznie torowało jej drogę. Poddanie się chrześcijaństwu. Postawiło Polskę w roli klienta Zachodu, skazywało na trwałą zależność odeń w dziedzinie najbardziej decydującej o stosunku wzajemnym narodów, bo kulturowej. Zmuszona do wyrzeczenia się tego wszystkiego, co stanowiło dotąd jej własne oblicze duchowe, Polska wchodzi do społeczności narodów zachodnich jako nowicjusz, długo bez jakichkolwiek szans na dorównanie, a tym bardziej. Na przodownictwo, swoim mistrzom. Wyższość zachodu reprezentowały wobec Polski, zwłaszcza w początkowym okresie, Niemcy i to zaważyło fatalnie na dalszym układzie sił na naszych zachodnich granicach. Uczynić trwałym dzieło chrobrego, podnieść je do roli wszechsłowiańskiego imperium, nadać mu siłę atrakcyjną w oczach wycinanych na progu Polski plemion tego samego języka. Tej samej wiary i ducha, mogło tylko pogaństwo, pogaństwo jako więź kulturowa, wspólna tej olbrzymiej masie ludzkiej słowiańską mową słowiańskiego światowida sławiącej. Tej mocy drzemiącej w ich sercach i duszach, przodkowie nasi nie byli jeszcze w pełni świadomi. Idea zjednoczenia sławi pod wodzą Polski straciła swą moc z chwilą, gdy zgasły znicze w Poznaniu. Gnieźnie, Krakowie. Na miejsce zniczów postawiono mieczem obcym chronione krzyże symbole zagłady tego wszystkiego, co było duszą słowiańszczyzny i równocześnie symbole wciskania się Niemczyzny. Bez znaczenia pozostaje podkreślany w podręcznikach historii szczegół, że pierwsze forpoczty chrześcijaństwa dostały się do Polski nieprost z Niemiec, a drogą okrężną przez Pragę. O chrześcijaństwie, a tym mniej o katolicyzmie czeskim z tego okresu nie można mówić poważnie, zważywszy, że długo po Cyrylu i Metodym i świętym Wacławie wciąż silne pogaństwo kilkakrotnie odzyskuje władzę nad krajem, jak za Drachomirą i Bolesławem I, który panowanie swoje rozpoczyna rzezią chrześcijańskich księży. Święty. Wojciech dwukrotnie uchodzić musiał przed wzburzonym ludem. Z Pragi do Rzymu, a okoliczności, które skłoniły nieszczęsnego biskupa do udania się do Prusów, były zgoła dramatyczne. Wydaje się, że zwątpiwszy w nawrócenie zatwardziałych w pogaństwie rodaków, a wiedząc z doświadczenia, że do Rzymu, jako wygnaniec, nie ma po co wracać, w samobójczej, aureolą męczeństwa opromienionej śmierci, poszukał końca swych zawodów i upokorzeń. Słowianie, dopóki byli wolni, Żywili uczucia dalekie od miłości w stosunku do świętych patronów, narzuconych im później przez Rzym. Jakże straszliwą wymowę posiada to, że zarówno święty, Wacław, symbol upadku godności narodowej, jak i świętego Stanisław, zdrajca swego króla, zostali patronami, jeden Czech, drugi Polski. Zanim do tego dojść mogło, długo lała się krew i dymiły zgliszcza po całej ziemi naszej. Podobnie jak to było nad łabą, na Pomorzu, w Czechach i gdzie indziej, katolicyzm wchodził do Polski po trupach. O tym trzeba pamiętać. Wprowadzany siłą, katolicyzm w Polsce długo jeszcze nie ważył się zapuszczać swych korzeni poza obręb miast i warowni, a cudzoziemskimi mnichami obsadzonych klasztorów. Lud w swej masie trwał mocno w wierze ojców. Po śmierci mieszka II w 1034 roku zwycięskie pogaństwo zmiata z ziemi polskiej i te nieliczne placówki katolicyzmu i niemczyzny. Na chwałę światowida płoną, gdzie je zdążono postawić: kościoły. Kazimierz Mnich z jego niemieckim otoczeniem uchodzić musi z kraju, lud wszędzie wycina z nienawidzonych księży. Oprócz momentów religijnych i mówiąc językiem dzisiejszym, patriotycznych, w tym wybuchu żywiołowej nienawiści mas ludowych, grały też swoją rolę względy socjalne. Krzyż oznaczał nie tylko wyrzeczenie się ojczystych bogów i obyczajów, ale również uciążliwe dziesięciny na rzecz kleru, z czym wszystkim wolny kmieć słowiański nie mógł się pogodzić bez walki. Liczne powstania poniewolonych już plemion nadłabskich Często na tym wybuchały tle i tym też w dużej mierze należy tłumaczyć zaciekłość, z jaką lud za Masława wyżynał apostołów zagranicznej wiary. To, co u ludu było odruchem instynktownym, naturalną reakcją wobec obcości, wśród światlejszych elementów skupionych wokół Masława, księcia Mazowsza, wyrażało się w świadomym dążeniu do odbudowy państwa. Na zasadach rodzimego pogaństwa Masław dostrzegał jasno niebezpieczeństwo krzyża. Zdawał sobie sprawę, że chrześcijaństwo i słowiańszczyzna to są dwa światy, nawzajem się wykluczające, że nie ma dla nich miejsca obok siebie razem na ziemi polskiej. Tragedią Masława było, że w tej przełomowej epoce tak jasno jak on patrzyło w Polsce niewielu. Rozumiemy pobudki katolickich historyków usiłujących pomniejszyć wypadki doby masława a jego samego sprowadzić do wymiarów zwyczajnego awanturnika wyniosła postać pogańskiego władcy nie pasuje im do rzewnego obrazku rzepichopiastowej polski radośnie padającej w objęcia krzyża z historii naszej nic nie wymarze faktu że w 100 lat prawie po owym reklamowanym roku 966 w samym sercu Polski Powiewał dumnie sztandar światowida. Masław nie cierpiał katolicyzmu całą mocą swej słowiańskiej duszy. Jak mówi podanie, darować głosicielom swoistej czystości duch ich pogardy dla spraw cielesnej higieny, co w oczach Słowian, zamiłowanych w swoich łaźniach, piętnowało katolickich mnichów mianem Brudasów. Takimi też byli ci pionierzy, wytworzonej w zaduchu cel pustelniczych doktryny. Że poniżenie człowieka dodaje chwały Bogu, że niechlujstwo ciała jest cnotą, a czystość osobista oznaką grzesznej pychy. Słowiańska łaźnia, ten piękny i charakterystyczny szczegół życia naszych przodków, znika w miarę szerzenia się katolicyzmu i staje się na wsi polskiej zamierzchłym wspomnieniem w epoce saskiej, kiedy kościół i karczma stanowiły jedyne ośrodki życia zbiorowego ludności wiejskiej. Kiedy na głowach bogobojnych owieczek rosły kołtuny, i kiedy w stolicy Postępowy król bił własne wszy za pomocą srebrnego młotka. Wróćmy jednak do czasów stokroć interesujących. Na to, co się działo w Polsce po wygnaniu mnicha, nie mógł patrzyć obojętnie ani papież, ani cesarz niemiecki. Jednakowo zainteresowani. Masław, zanim zdołał zorganizować kraj, Osłabiony walkami wewnętrznymi i najazdami sąsiadów, ma do czynienia z powracającym na czele rod niemieckich mnichem. Walka trwa przez całe sześć lat, w ciągu których mnich raz za razem ponosi porażki, jest bity w każdej co roku ponawianej próbie opanowania Mazowsza, gdzie Masław trzyma się mocno. Dopiero nowa pomoc zagraniczna, tym razem Jarosława Kijowskiego, uzyskana przez mnicha za cenę Grodów Czerwieńskich, Przechyla ostatecznie szale na rzecz chrześcijaństwa. W roku 1047 na polach Płocka dochodzi do rozstrzygającej bitwy, i w bitwie tej, pod stosami 15 tysięcy poległych wojów, ma sława pada Polska słowiańska. Wprawdzie katolicyzm długo jeszcze nie czuje się pewnie w roli zwycięzcy, walki z odradzającym się wciąż pogaństwem wypełniają w Polsce cały wiek XI i XII. Ale wynik tych rozpaczliwych bojów jest już z góry przesądzony. Pomorze, ostatni bastion pogaństwa, po upadku Masława, może się spodziewać od Polski wszystkiego prócz pomocy. W roku 1168 przestaje bić serce Słowiańszczyzny. Pada królewska rana. Na poniewolonych ziemiach, wydanych na łup zagranicznych misjonarzy, święci swój krwawy triumf szaleje orgia niszczenia kultury słowiańskiej na zagładę zostaje skazane wszystko co w jakikolwiek sposób przypominać mogło ujarzmionemu ludowi chwałę jego wolnych przodków świetność pogańskiej sławi gdzie tylko stanęła stopa chrześcijańskiego barbarzyńcy tam śmigał topór padały posągi bogów ogień trawił chramy te arcydzieła sztuki słowiańskiej nie pozostał z nich kamień na kamieniu, miejsca, gdzie stały, równano z ziemią. Dla ciemnych wyznawców Chrystusa, Bożek Słowiański to nie była tylko kwestia figury z drzewa czy kamienia i osnutego dokoła niej zabobonu. Wszak w opinii największych ojców i doktorów Kościoła, bóstwa pogańskie to były istoty żywe, demony, wrogie moce nadprzyrodzone których istnienie wierzono równie silnie, jak we własnych świętych niebieskich. Niszczenie pogaństwa równoznaczne było ze ściganiem wszechobecnego szatana. Odbywało się przeto z całą bezwzględnością, na jaką mogły się zdobyć nienawiść i fanatyzm. Tutaj tytułem dygresji warto nawrócić do tego, cośmy mówili w rozdziale piątym o sentymentach w katolicyzmie. Dopóki obiekty ich były czymś żywym konkretnym, na każdym kroku w życiu właśnie ziemskim spotykanym, jak demony i inne moce szatańskie, dopóty widzimy w katolicyzmie sentymenty mocne, intensywne, do gorączki fanatyzmu dochodzące. Dziś, gdy nawet dla najtępszego dewota szatan jest pojęciem abstrakcyjnym, od życia oderwanym, zdematerializowanym, pojęcie to nie jest już zdolne stać się obiektem żadnego sentymentu, nie różnicuje żadnych w duszy ludzkiej emocji, do żadnego nie prowadzi czynu. Wówczas w Polsce, gdy szatany czaiły się za każdym dębem świętym, gdy biesów pełne były chramy, gaje i węgły domostw nawet, w on czas kościół z wprawą nabytą wiekowym doświadczeniem burzył, palił, skazywał na potępienie i prześladował. W Polsce każdy opad w promieniu swego klasztoru. Każdy proboszcz w swej parafii miał obowiązek służbowy: tępienia wszelkich, najbardziej zdawałoby się niewinnych śladów pogaństwa. Jeśli się przypomni, jak na wschodzie z bogatej literatury antykatolickiej z pierwszych wieków chrześcijaństwa nie zachowało się nic, jak Kościół potrafił spalić wszystko, to tym bardziej nie można się dziwić, że nic nie ocalało z pogańskiego słowa, pisanego na obszarach sławii. Gdzie Kościół, czując się w roli zdobywcy, nie potrzebował krępować się niczym w stosowaniu udoskonalonych wiekową praktyką metod niszczenia przeciwnika, nie można było wymagać od ciemnego mnicha z Niemiec czy z Frankonii, by znalazłszy się w roli pioniera nowej kultury w kraju obcym mu językiem, obyczajem, tradycją, miał jakiekolwiek zrozumienie dla pamiątek przeszłości. Niszczenie których było jego obowiązkiem i potrzebą duszy. W rezultacie nie mamy dziś ani jednego skrawka dokumentu pisanego z czasów Polski Pogańskiej, ani jednego ułamka rzeźby, malowidła, żadnego szczątka, który by mógł świadczyć o pięknie epoki wydanej na pastwę Wandali w sutannach. Nie mamy z tych czasów ani jednego bodaj podania, legendy, pieśni, niczego, co by nie przeszło przez magiel Kościoła wyprane ze swej pierwotnej treści, zniekształcone, przebustwione na chwałę katolickiego Boga i na użytek zwycięzców. Na miejsce Światowida podsunięto jakby na urągowisko świętego Wita. Kupałę przefasowano na świętego. Jana, wśród słowiańskich godowych kraszanek, zjawił się baranek judeoperski z chorągiewką w racicy. Złociste promienie słonecznego dać Boga – Ściągnięto na aureole dla świętego Eliasza. Robota była systematyczna, dozorowana pilnie przez Rzym, który w samym jedynie wieku XIII wysyła do Polski ni mniej ni więcej tylko 49 legatów papieskich. Potomków tych, co z imieniem Peruna na ustach gromili zastępy krzyżowców, uczono zawodzić pieśń mnichów klasztornych: O gloriosa domina! Która to kantyczka w przeróbce na język polski, jako pieśń świętego Wojciecha, nazywa się dziś starodawnym hymnem rycerstwa polskiego. Z pozbawionym głosu narodem samozwańczy, opiekunowie mogli robić i robili co chcieli. Z chwilą zniszczenia rodzimej kultury, co była siłą cementującą je w jedną całość, poszczególne kraje słowiańskie tracą samodzielność swego rozwoju. A co za tym idzie politycznych i wszelkich innych? Zawsze gotowe się ujawnić, w każdym wielkim organizmie tendencje odśrodkowe nie mają już żadnego hamulca. Pomiędzy licznymi ludami jednej niegdyś sławi, wyrasta stale pogłębiająca się przepaść różnic religijnych, językowych, cywilizacyjnych. Rozbici na mnóstwo karłowatych tworów państwowych. Słowianie stają się jako piasek na pustyni miotany wichurą. Burze dziejowe przewalać się odtąd będą bezkarnie po ziemiach słowiańskich, niosąc żywiołowi słowiańskiemu śmierć, zniszczenie i niewolę. Połabianie giną do szczętu niemal. Ruś jęczy przez wieki pod knutem Tatara. Południe odcięte od zaplecza fatalnym klinem madziarskim pada łupem islamu i okazyjnie krucjat papieskich. Czechy po zastrzyku chrystianizmu wiją się w konwulsjach choroby wewnętrznej, której symptomy w postaci na pozór łagodniejszej, ale tym bardziej straszliwe w skutkach, wystąpią w Polsce w całej swej grozie nieco później, w epoce saskiej. Losy Polski stanowią najbardziej wstrząsający akt w tragedii biosu słowiańskiego. Polska, której duchowy rozwój zwichnięto u kolebki, ma na tyle sił żywotnych by przez dość długi okres następny swych dziejów cieszyć się względną jeszcze pomyślnością i rozrostem. Kryzys wybuchnie dopiero pod koniec XVI wieku, gdy hamowany dotąd proces katoliczenia wystąpi ze zdwojoną gwałtownością. Po czym sparaliżowany, uśpiony w letargu katolickiego błogostanu, naród stanie się bezwolnym obiektem bezbolesnej już operacji rozbiorów. Operacji oczywiście przez katolicyzm, ani przewidzianej ani pożądanej, niemniej przezeń zawinionej. Zbliżamy się do zakończenia niniejszych rozważań. Zmierzają one do wykazania, że polska ideologia grupy, polski charakter narodowy, zanim wykształcił się w swą dzisiejszą postać, przeszedł trzy fazy rozwojowe. W fazie pierwszej, gdy naród oddycha atmosferą własnej, rodzimej kultury, Charakter ten jest słowiańskim. W rzędzie kategorii kulturowych stanowi typ zdecydowanie dodatni, jest charakterem twórczym, mocnym, jest pięknym okazem możliwości rozwojowych człowieczeństwa. Tym piękniejszym i drogim, że naszym własnym. Stajemy ze czcią przed cieniami przodków, co wspaniałym duchem słowiańskim ożywieni tworzyli wielkość naszej rodzicy, sławi. Szeroko po świecie roznosili chwałę jej imienia. W XII wieku gasną znicze, co chwale tej dodawały blasku. W mrokach nocy, co zaległa ojczystą jego ziemię, ginie szlachetny typ Słowianina. Następną fazę w historii polskiej ideologii grupy możemy określić jako okres fermentacji duszy narodowej, w której silne są jeszcze pierwiastki słowiańskie. A nalot chrześcijaństwa przechodzącego swój własny kryzys zbyt słaby jest jeszcze, by je zdławić. Rozpędem dawnej jeszcze żywotności idąc, naród dochodzi do znacznej potęgi polityczno-wojskowej, nie może ona jednak stać się fundamentem podbudowę równie potężnego ośrodka kulturowo cywilizacyjnego, co byłby zdolny przetworzyć oblicze Europy Środkowo-Wschodniej i żywiołowi polskiemu. Trwałe w niej przewodnictwo zapewnić. Nie może, bo chociaż ramię jeszcze silne, dusza narodu jest okaleczała. Duch narodu, ten istotny motor dziejotwórczy, jest już pozbawiony dopływu oryginalnej siły napędowej, jest już traktowany coraz obficiej, mieszanką doń się nie nadającą. Motor duchowy Polski zacina się, zwalnia obroty, w końcu staje i zastyga w bezruchu. Następuje to z chwilą, gdy po brzemiennym w skutki przełomie kulturowym w Polsce pod koniec XVI wieku katolicyzm, ten sztucznie na pniu biologicznym narodu zaszczepiony system duchowy, przyjmuje się w pełni i staje się odtąd jedyną treścią wypełniającą duszę milionów. Rodzi się i pleni Pola katolik, jedyny odtąd obywatel wielkiej parafii nadwiślańskiej, jaką staje się Polska. Pola katolik, Ślepy janczar tych, co z jego domu uczynią przedmurze chrześcijaństwa i umierać każą za ideały wiodące naród prostą drogą do zatraty. W tym to okresie, jako prawe dziecko katolicyzmu, zostaje wykształcona polska ideologia grupy w jej dzisiejszej postaci. W okresie tym krystalizuje się ostatecznie to, co dziś zwie się polskim charakterem narodowym. Przebieg tego procesu będzie tematem dalszych rozważań. Tutaj należy jedynie stwierdzić, że charakter narodowy polski, jedyny czynnik decydujący o losach narodu, jest od fatalnego przełomu w wieku XVI do dziś produktem katolickiej kultury. Charakter ten nie ma w sobie nic a nic ze słowiańszczyzny, jest jaskrawym zaprzeczeniem twórczego ducha starożytnych przodków naszych. Rozdział 8. Po zniszczeniu słowiaństwa, przed ugruntowaniem się katolicyzmu 1168 roku, łączymy w myślach naszych obraz światowidowego znicza, co zgasł ostatni na ostatnim szańcu pokonanej sławii na ranie. Dlatego, mimo że losy słowiaństwa na naszych ziemiach rozstrzygnięte zostały znacznie wcześniej, przyjmujemy rok 1169. Jako datę kończącą pierwszy, a otwierający drugi okres w dziejach tworzenia się polskiej duszy zbiorowej. Ten drugi okres zamykamy konwencjonalnie rokiem 1580, kiedy to koniec dziedziczności tronu zbiega się w Polsce ze zwycięstwem katolicyzmu. Życie duchowe narodu w tym okresie przedstawia się jako stan przewlekłej fermentacji powodowanej ścieraniem się różnorakich oddziaływań. Długo jeszcze potrzeba, ażeby znikły ślady rodzimego pogaństwa. Na ich trwanie nie może pozostać bez wpływu to, że na pobliskiej Litwie, skąd przychodzi na tron polski, dynastia w osobie poganina w głębi duszy, jagiełły, znicze płoną jeszcze w wieku XV, a chrystianizacja postępuje, tak samo jak w Polsce, powoli i powierzchownie. W Małopolsce wraz ze stołecznym Krakowem katolicyzm napotyka na wcześniejsze tam, od moraw, przyniesione chrześcijaństwo wschodnie z jego bizantyńskim pokostem. Z Czech idzie fala husytyzmu i porywa ze sobą te liczne jeszcze żywioły w kraju, które nie mogą pogodzić się z nowym stanem rzeczy. Żywioły, wśród których idea zjednoczenia słowian przeciwko germanizmowi i papizmowi, wciąż jest jeszcze żywa. Ledwie że wzmiankowana gdzie gdzieniegdzie w podręcznikach naszej historii krwawa bitwa pod Grotnikami świadczy, że jeszcze w XV wieku możliwa była u nas wojna domowa o to, czy Polska ma być narodowa i słowiańska, czy katolicka i pozbawiona własnego oblicza duchowego. Zaledwie skończy się ta wojna domowa, a już niedługo potem rozleje się po całym kraju potop reformacji. Siły katolicyzmu rozproszone w walkach politycznych są słabe. Walczyć on musi o samo swe istnienie, marzyć nie mogąc o osiągnięciu powszechwładny rząd dusz, które, pozbawione samym sobie i mając względną swobodę w chłonięciu różnorakich treści ideowych, wcale źle na tym nie wychodzą. Ten stan podniecenia duchowego, ta niespokojność poruszonych umysłów działa pobudzająco na energię twórczą narodu, co na ogół odbija się dodatnio we wszystkich dziedzinach jego życia w tym okresie. Spróbujmy je pokrótce zarysować. Po anarchii dzielnicowej, kiedy to na dymiących jeszcze ruinach dawnego porządku rzeczy samowolnie rządziło się duchowieństwo, osłabiony kraj zaczyna powoli przychodzić do siebie. Odbudowa, nieograniczona niemal w początkach okresu władza monarsza, odzyskuje z powrotem należną sobie rolę w państwie którego życie polityczne stabilizuje się pod znakiem równowagi stanów. Wprawdzie z biegiem czasu władza królewska doznaje uszczuplenia na rzecz stanu szlacheckiego, który zwolna dochodzi do coraz większej potęgi, jest jednakowoż w całym omawianym okresie dostatecznie silną, by w ręku energicznego monarchy zapewnić sprawne działanie aparatu państwa i nie dopuścić do szkodliwych przerostów w jego życiu wewnętrznym. Tak za Kazimierza Wielkiego, gdy arcybiskup Krakowski rzucił na swego króla klątwę za pociągnięcie kleru do świadczeń podatkowych na rzecz państwa, król, nie namyślając się długo, kazał uwięzić i wrzucić do Wisły Księdza, który się ważył zjawić na dworze królewskim z pismem watykańskiego dostojnika. Król postawił na swoim i podatki kler płacić musiał. Kazimierz Jagielończyk, nie pytając Rzymu o zdanie. Sam obsadza stanowiska biskupie swoimi mianowańcami. Nic sobie też nie robił z klątwy Ojca Świętego, który za wszelką cenę stara się nie dopuścić do przymierza dwóch bratnich narodów, Polski i Husyckich Czech. Niechęcią papieża względem Polski nazywa profesor Wacław Sobieski ówczesną jawnie wrogą Polsce politykę papieską. Miłujący prawdę są historycy nasi, obiektywni. A nie bojący się nazwać rzeczy po imieniu, takoż oni. Zakusy kleru, który chciałby, jak w minionych czasach dzielnicowego zamętu, grać w państwie pierwsze skrzypce, są poskramiane silną ręką króla ku zadowoleniu i przy poparciu innych stanów, zwłaszcza szlachty. Stopniowy wzrost znaczenia tego stanu, podobnie jak na zachodzie, tak i w Polsce, był zjawiskiem zupełnie normalnym. Z faktu ponoszenia głównych ciężarów w utrzymaniu państwa wynikającym. Można powiedzieć, że, mając świadomość tego oraz poczucie obowiązków wobec państwa, szlachta nie nadużywa swych rosnących coraz to przywilejów w stopniu, który by świadczył o nadmiernym jej w porównaniu do analogicznych warstw na zachodzie egoizmie. W życiu politycznym Polski XV i XVI wieku nie widać nic takiego, co by samo w sobie wykluczało z góry dalszy rozwój po linii zdrowego parlamentaryzmu, jak w Anglii, lub przesądzało nieodwołalnie przyszłą niemoc państwa w czasach saskich, przypisywaną przerostowi roli szlachty. Osławione liberum veto owa rzekoma przyczyna wszystkiego złego pojawia się w Sejmie już w roku 1505 za niedołężnego Aleksandra. Jednakże przez przeciąg półtora wieku. Rozum polityczny kierowniczej warstwy narodu czyni niemożliwym wprowadzenie w życie tej w chwili słabości tronu, a nie rozwagi parlamentu przemyconej zasady prawnej. Posłużą się nią po raz pierwszy dopiero w roku 1652, nowi ludzie, którzy zajmą w sejmie ławy dawnych mężów stanu, a dojrzałość polityczna pokolenia ostrorogów, modrzewskich, przyłuskich, ustąpi miejsca ciemnocie. I warholstwu pola katolika. Obok szlachty widzimy w dobie piastów i jagielonów, jako drugą poważną warstwę społeczną, stan mieszczański. Otaczane opieką królów, zamożne i światłe mieszczaństwo posiada swój głos w sprawach publicznych i stanowi czynnik równowagi wewnętrzno-politycznej, którego brak tak dotkliwie da się odczuć później. Gdy w 1344 Polska zawiera pokój z krzyżakami. Traktat zostaje stwierdzony i poręczony osobnymi dyplomami przez siedem miast polskich. Podobnie biorą miasta czynny udział w polityce Polski wobec zakonu w latach 1404-1411-1466 roku, w którym to roku pokój toruński podpisują także przedstawiciele pięciu miast polskich. I czterech pruskich. Za Jadwigi przywilej radomski z 1384 formalnie stwierdza prawo mieszczan do zasiadania w Radzie Królewskiej. W elekcji Władysława Warneńczyka brały udział miasta, a przywilej koronacyjny z 1434 wylicza jako elektorów 28 miast, oprócz innych niewymienionych. Tak samo przy udziale miast. Odbyła się elekcja Jana Olbrachta w 1492 roku. Dopiero w miarę przesuwania się punktu ciężkości życia politycznego z sejmu na sejmiki, droga doń posłom miejskim, majoryzowanym przez masy szlacheckie, zostaje praktycznie zamknięta. Jakkolwiek na samych sejmikach jeszcze za ostatnich Jagielonów, miasta są reprezentowane. Zaznaczyć należy. Że miastom Kraków, Lwów i Wilno przysługiwało aż do końca Rzeczpospolitej prawo wysyłania posłów na wszystkie sejmy. Inne zaś miasta jak Poznań, Kamieniec Podolski, Sandomierz, Warszawa wymieniane są mniej lub bardziej regularnie na sejmach elekcyjnych bądź koronacyjnych. Włościństwo w tym czasie przedstawia obraz zupełnie odmienny od tego, jaki ujrzymy w stuleciach następnych. Charakterystycznym zjawiskiem w tym złotym okresie wsi polskiej jest wolny kmieć, cieszący się zupełną swobodą osobistą oraz dobrobytem. Z biegiem wieku XIV pozycja wolnego kmiecia ulega pogorszeniu przez poddanie go sądownictwu szlachty i stopniowe sprowadzanie do roli zwykłego chłopa. Ograniczenia te jednak początkowo nie są zbyt uciążliwe. Do końca XIV WT powinność pańszczyźniana nie przekracza 16 dni, a przeciętnie wynosi 2 do 6 dni w roku. W przeważnej większości chłop jest zasadniczo wolny, posiada zdolność prawną dzierżawienia, nabywania i zbywania majątku i może jeszcze pod koniec XV wieku zmieniać pana według własnej woli. Cenne świadectwo dobrobytu wsi polskiej, w tym okresie stanowią uchwały sejmu Piotrkowskiego z 1496, kiedy szlachta, wprowadzając nowe, dotkliwe ograniczenia praw chłopa, motywuje potrzebę tego wybujałą zdaniem ustawodawców stopą życiową włościan. Posłowie gorszą się iż item propter de ordinacionem. Kmetonum videlicet nulla lege stricti, vidam eorum in seperbias efferuntur. Pretiosis vestiuntur. Expensasque sumptuosas et alia faciunt. Szlachta, przed którą po pokoju toruńskim z 1466 otwarły się szeroko możliwości wywozu zboża, odczuwa gwałtownie brak rąk roboczych. Coraz bardziej przeto kolejne statuta sejmowe przywiązują chłopa do ziemi i pozbawiają go prawa dysponowania nią, równocześnie mnożą się robocizny na rzecz pana. Potrzeba jednakowoż zapewnienia włościaństwu zdrowych warunków bytu jest odczuwaną w łonie samej szlachty. I tak synod dysydentów w Poznaniu w 1560 roku uchwala, że chłop nie powinien pracować na pana więcej jak trzy dni w tygodniu. Zaś światły Modrzewski domaga się mięczynny udziału ludności wiejskiej w wyborze biskupów. Już sama możliwość publicznego rozważania takiego projektu Świadczy o roli elementu chłopskiego w życiu epoki jakże odmiennej od zbliżających się już czasów, gdy chłop polski zepchnięty zostanie do poziomu bydlęcia roboczego, a na straży jego nędzy stanie cały aparat państwa i kościoła. Zanim to nastąpi, kraj kwitnie i rozwija się. Gospodarstwo, na które prócz rolnictwa składają się pokaźnie rozbudowany przemysł i bogaty handel. Tętni ruchem i dlatego poza potrzeby własne sięgającą wytwórczością. Już w XIV wieku. Polskie sukno noszone jest przez króla Czech, sprzedają je w Nowogrodzie Wielkim, na Rusi, a w Niemczech znane jest jako Polenszelaken. Polskie płótno żaglowe znane i cenione jest w Italii, w dalekiej zaś Anglii panuje wszechwładnie moda na Krakowes, buty z długimi nosami z wyrobu którego to obuwia słynął stołeczny Kraków. W XV i XVI wieku szczególnie znane były w Polsce fabryki sukna w Kościanie i Wieluniu, zaś Wyszogród nad Wisłą na swoich 308 podatkujących tylko, prócz wolnych rzemieślników, miał 24 sukienników, a ich roczna produkcja wynosiła 4,5 tysiąca postawów sukna. O wysokim poziomie ówczesnej techniki sukienniczej Wnosić można z rozporządzenia królewskiego z 1565 roku, które nakazuje, aby sztuki sukna krajowego inaczej nie były wyrabiane, jak tylko po dwa łokcie wszerz i trzydzieści łokci wzdłuż. Pod Warszawą i w okolicach Krakowa stały znaczne papiernie, a zapotrzebowanie musiało być duże, zważywszy, że w XVI wieku. Aż 83 miasta polskie posiadały własne drukarnie, których kilkadziesiąt czynnych było w samym Krakowie, gdzie już w roku 1407 akta notują zawód introligatora. Nadto, jak czytamy u Bandkiego, prywatne drukarnie, które nie dla każdego drukowały, kto im dał co do czytania, lecz tylko dla autora dzieło lub dla właściciela oficyny jedno albo kilka dzieł wydawały spod prasy, były w Polsce, po wsiach i po miasteczkach w wieku XVI bardzo częste. Największym oczywiście ośrodkiem przemysłu, handlu i pieniądza jest Kraków, gdzie już w XIV wieku cesarz Karol IV mógł zaciągnąć pożyczkę u mieszczanina hanki kępnicza na sumę sześciu tysięcy grzywien srebra i gdzie morsztyn kupiec własnymi okrętami wysyłał na wszystkie morza płody krajowe a natomiast sprowadzał do ojczyzny bogactwa indyjskie. Ciekawe są również dane ilustrujące stan innych, podówczas bogatych, dziś nic nieznaczących miast polskich. Sochaczew miał w XVI wieku. Samych cechów rzemieślniczych 22. W Pyzdrach liczba podlegających opodatkowaniu rzemieślników wynosiła 215. W Stanisławowie Mazowieckim 263. Oprócz tych, co na pańskich lub duchownych posiadłościach siedząc, podatków nie płacili. Pod warką było młynów królewskich na pilicy 8, foluszów 2. Lustratorowie dodają, że sławne targi i jarmarki, na które przybywało wiele kramarzów z suknem, i wielka liczba statków na pilicy, szczególniej zalecały to miasto. Obok sukiennictwa. Wysoko stał przemysł garbarski, zwłaszcza w Krakowie, gdzie w XVI wieku czynnych było 150 garbarni. Znaczny był wywóz skór surowych za granicę. Przez samą tylko komorę celną krakowską przeszło w roku 1533 173 skór wołowych oraz 30 813 sztuk wołów żywych. Hutnictwo, oparte o krajowe rudy miedzi. Żelaza i ołowiu rozwija się pięknie, zwłaszcza w okręgu górniczym Częstochowy, liczącym kilkadziesiąt hut, wśród nich takie jak Fabryka w Osinach, zatrudniająca w 1581 30 robotników, Kuźnica Dzbowska 18, Kuźnica Szwankowska 17 robotników, itd. W okręgu górniczym Radomia liczono w 1569 około trzydziestu hut. Istniało ich sporo również w okolicach Chęcin, na Śląsku i na Pomorzu. W pomorskim mieście Wieluniu czynna była w 1564 huta z dwudziestoma robotnikami, rozsiane po całej Polsce, istniejące do dziś miejscowości o nazwach takich jak Ruda Pabianicka, Rudnik nad Sanem i tym podobne. Są to właśnie miejscowości, w których stały on dziś rudnice, huty wszelakiego rodzaju. Nikomu dziś nieznany starczynów koło Olkusza miał w 1524 fabrykę drutów i blach mosiężnych. W samym tylko powiecie wiślickim znajdowały się dwie huty żelazne i cztery huty szklane. Musiało być w owych czasach szkła krajowego dość, i to w dobrym gatunku. Skoro w rejestrze wydatków na sprawunki jego królewskiej, mości z roku 1511, znajdujemy jakby mimochodem uczynioną notatkę prowadzącego rachunki. Kupiłem u P. Bonera skrzynie szyb do okien sztuk 10 050. Górnictwo polskie, które w XV i XVI wieku przeżywało swój okres świetności, początkami sięga czasów pogańskich. Według kroniki Kadłubka, w XII wieku przestępcy w Polsce skazywani byli na roboty w kopalniach. Znamienne, że król francuski Ludwik XI, organizując w 1471 górnictwo swego kraju, wzoruje się między innymi także na ustawodawstwie polskim, zapewne na statucie Kazimierza Wielkiego, który ustanowił pierwszy znany nam statut górniczy dla Olkusza. Rozkwit tego ustawodawstwa Przypada jednakże na wiek XVI, w którym to czasie wykształca się ono w system zwany prawem olkulskim. Rozległe kopalnie olkulskie zatrudniały po kilka tysięcy robotników. Za Kazimierza Jagiellończyka do 800 koni pracowało przy kieratach do wyciągania wody. Z czasem, gdy odwadnianie kopalń przy pomocy pomp kołowrotkowych okazało się zbyt żmudne, poczęto stosować system sztolni odwadniających. Jedna taka sztolnia Ponikowska, budowana w latach 1564-1588. To jest przez 24 lata kosztowała ogromną na owe czasy sumę 3,5 miliona złotych polskich. Opłaciła się jednak, bo gdy przedtem wydobywano przeciętnie 3000 centnarów ołowiu rocznie, to już w roku 1570 po częściowym wykopaniu sztolni produkcja podniosła się do 12 289 cetnarów ołowiu. W połowie XVII wieku roczne wydobycie dochodzi do 60 tysięcy cetnarów rudy, z której wytapiano ołów i srebro. Za Augusta III w roku 1762 na 410 pozostałych z dawnych czasów szybów olkuskich. Większość już była nieczynna z powodu zawalenia się lub zalania wodą. Kopalnie o łącznej długości szybów ponad 30 km są w stanie ruiny. Produkcja wynosi zaledwie 700 cetnarów ołowiu. Ale są to czasy, gdy w kraju prosperują już tylko kościoły, klasztory i karczmy. Te same tendencje rozwojowe, charakteryzujące górnictwo i przemysł polski w XVI wieku, Obserwujemy w dziedzinie rolnictwa. Wywóz zboża przez Gdańsk wzrastał następująco. Koniec XV wieku około 240 tysięcy kwintali, pierwsza połowa XVI wieku około 600 tysięcy kwintali, pierwsza połowa XVII wieku około 2 miliony 400 tysięcy kwintali. Upadek rolnictwa, jaki nastąpi w epoce saskiej objawi się nie tylko spadkiem wywozu zboża, ale i obniżeniem wydajności i pogorszeniem metod produkcji, o czym będzie mowa później. Rozwojowi handlu sprzyjała licznie rozgałęziona sieć spławnych rzek, które to drogi wodne są stałym przedmiotem uwagi rządu, doceniano znaczenie ich dla komunikacji kraju. Już w 1447 roku Statut Królewski zabezpiecza wolność żeglugi handlowej po rzekach krajowych, to samo mają na oku konstytucje sejmowe z 1557 i 1578. Brda, narewka, pisia, pilica, ropa, choryń, słucz, drwęca itd. Spławiały wówczas statki obciążone płodami, dziś na niektórych ledwie się przemknie czółno rybackie. Powiada pisarz, który własnymi oczami patrzał na zaniedbane rzeki Polskie w dobie rozbiorów. Wolność handlu wewnętrznego, istnienie towarzystw udziałowych w przemyśle górniczym, projekty stworzenia państwowego kredytu hipotecznego Modrzewski. Wreszcie, ogólny stan gospodarstwa krajowego. Wszystko to daje nam podstawę do stwierdzenia, że pod koniec XVI wieku. Polska była już na drodze wyjścia z prymitywu cechowej gospodarki średniowiecznej i wkroczenia na drogę wczesnego kapitalizmu. Jeśli chodzi o życie umysłowe epoki, to słusznie określa się ją mianem złotego wieku Polski. Owa złotość polega jednakowoż nie na tym, że możemy zacytować z tych czasów szereg wybitnych nazwisk z dziedziny nauki czy literatury. Złotym był ten okres, dlatego że oświata była powszechną. Dostępną dla wszystkich warstw narodu w stopniu nigdy potem do końca Rzeczpospolitej nie widzianym. Jeszcze przy końcu XVI wieku, w rejestrach studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego figurują nazwiska synów chłopskich. O szerokim zasięgu czytelnictwa możemy sądzić z przytoczonych poprzednio szczegółów odnośnie rozpowszechnienia przemysłu drukarskiego. Tylko w samym Krakowie, w latach 1503. Do 1536 wychodzi 294 dzieła, czyli tyle, ile wynosiła produkcja książek całej ówczesnej Anglii. Wprawdzie Kościół, wierny swej tradycji, niszczy gdzie tylko może niezależne słowo drukowane. Narodzinom polskiej książki towarzyszą prześladowania i procesy inkwizycyjne przeciwko wydawcom i drukarzom, ale postęp reformacji i w wyniku jej ogłoszona w 1539 wolność prasy znosi kuratele zakrystii nad życiem umysłowym narodu. A słowo drukowane ku zgrozie biskupów polskie rozchodzi się szeroko po całym kraju. Według obliczeń Chmielowskiego pod koniec XV i w ciągu XVI wieku wychodzi w Polsce 7500 książek. Uniwersytet Krakowski Zanim się stanie uciemnią, jest naprawdę uczelnią o sławie europejskiej. W latach 1501 do 1510 na 3215 nowo wstępujących słuchaczy liczba przybyszów z zagranicy wynosiła 1714, to jest więcej niż połowę. Profesorowie są naprawdę uczonymi a nauka polska może się poszczycić długim szeregiem cennych prac z zakresu prawa, medycyny, matematyki, astronomii, fizyki, botaniki, agronomii, a nawet ichtiologii. Dzieła polskich autorów są znane za granicą i tłumaczone na języki obce na dworze carów rosyjskich polszczyzna jest językiem literackim. W obrazie życia duchowego ówczesnej Polski – nie można pominąć bujnie kwitnącego piśmiennictwa politycznego. Wiązało się ono ściśle z nurtującymi społeczeństwo zagadnieniami religijnymi i stanowiło potężny czynnik wychowania mas. Na tym tle staje się zrozumiałym wysoki poziom myśli politycznej i wyrobienia obywatelskiego, cechujący zarówno obrady Sejmów tego okresu, jak i licznie krążące po kraju publikacje których omawia się interesujące szeroki ogół zagadnienia chwili. Charakterystyczne, że to wszystko, co w narodzie reprezentowało podówczas zdrową myśl państwową, wychodziło z łona szlachty, tej tak później zanarchizowanej i ogłupionej szlachty. Cały program naprawy Rzeczpospolitej, zarówno w jego aspekcie politycznym, jak religijnym, był programem szlacheckim. Szlachta domagała się wzmocnienia władzy królewskiej, usprawnienia administracji, ograniczenia roli sejmików, decydowania w sejmie większością. Szlachta nalega na egzekucję praw. Szlachta żąda reformy szkolnictwa, przejęcia go z rąk kleru przez państwo, a mianowicie Państwową Komisję Edukacyjną. Dzięki inicjatywie szlacheckiej otrzymała Rzeczpospolita to minimum chociaż wojska, jakim była kwarta szlacheckim wreszcie dziełem, nie króla i nie senatu, była unia lubelska, która gdyby spełnione były wszystkie żądania izby poselskiej w sejmie, poszłaby jeszcze dalej po linii zjednoczenia Litwy z Koroną, niż to faktycznie w 1569 osiągnięto. Nie warchoły, ale mężowie stanu jak Modrzewski, Przyłuski, Herburt, Taszycki, Siennicki, Rafał Leszczyński Marycki rej wodzą w sejmach polskich i kształtują opinie społeczeństwa. Charakterystyczne także, że ci mężowie Stanu to albo protestanci jawni, albo sympatycy idei oderwania się od Rzymu. Jednostki światłe, z nazwiskami których łączymy złoty wiek Polski, zajmują zdecydowanie wrogie stanowisko wobec Rzymu, przeczuwając jak gdyby grożące narodowi z tej strony niebezpieczeństwo. Kapitalnie ujmuje zasadę prymatu państwa Ostroruk, gdy w roku 1473 pisze, że król Polski nikogo wyższego nad sobą nie ma, oprócz Boga, że kler winien ponosić ciężary publiczne na równi z innymi stanami, że biskupi mają być mianowani przez króla, że należy znieść annaty, a pieniądze wysyłane do Rzymu obrócić na potrzeby skarbu państwa. Domaga się ostroróg, by celem ukrócenia żebractwa ograniczyć zakładanie klasztorów. Orzechowski w memoriale do króla stwierdza, że przysięga, jaką biskupi katoliccy składają papieżowi, nie pozwala im być wiernymi poddanymi swego monarchy. Knując przeciwko tobie, siedzą w twej radzie, wywiadują się o twych zamysłach i donoszą je potem swemu zagranicznemu panu. Ze szkoły naszej uczeń to tylko o Reju pamięta, że był piewcą uroków niefrasobliwego chreczkosiejstwa. Ledwie, że który podręcznik wspomni mimochodem, że Rej napisał też postylle. Wydana w 1556 roku, rzecz ta miała charakter wybitnie antykatolicki i była typową dla nastrojów ówczesnej opinii publicznej. Największy umysł tych czasów, Wyklęty przez dwóch papieży Modrzewski, widział jasno potrzebę całkowitego zerwania z Rzymem i podporządkowania Kościoła państwu w osobie króla. Ruch zmierzający do ustanowienia Kościoła Narodowego w Polsce zatacza w połowie XVI wieku coraz szersze kręgi, a równocześnie katolicyzm zmuszony jest do cofania się na całej linii. Za swobodą prasy następuje wolność sumienia. I całkowite równouprawnienie dysydentów, którzy szybko uzyskują większość w Sejmie i Senacie. Zawieszone, a później zniesione zostają sądy duchowne i odtąd biskupi mogą jedynie szafować ekskomuniką w stosunku do odmawiających płacenia dziesięcin. Tak, na przykład, w jednym z diariuszy Sejmowych czytamy, jak to właściciele Pozinina i Woli Słupiewskiej za zatrzymanie dziesięcin w kwocie 200 grzywien. Za lata 1561 do 1563 został ekskomunikowany. Zacięty opór klerów w przedmiocie dziesięcin zostaje jednak w końcu przełamany przez Sejm, który doprowadza do ich zniesienia w całym kraju, co daje nuncjuszowi powód do biadań, że 1200 proboszczów katolickich znalazło się bez zaopatrzenia. Ludność usuwa ich wszędzie z zajmowanych dotąd parafii. W Wielkopolsce 240 kościołów katolickich przechodzi w ręce protestantów, w Małopolsce 400. Na Litwie dysydenci posiadają 320 zborów. Protestantyzm szerzył się, nie pozostawiając nietkniętym najmniejszego nawet miasta lub grodu. Nuncjusze papiescy ślą do Rzymu alarmujące raporty. Z których wynika, że los katolicyzmu w Polsce wisi na włosku. To były czasy, gdy w Senacie Polskim było oprócz biskupów zaledwie siedmiu katolików. To były czasy, gdy w Polskim Sejmie Nuncjusza Papieskiego witano okrzykiem: Salve progenies viperarum. Witaj, rodzie mijowy. Proces cofania się katolicyzmu w Polsce zilustrować można następującym zestawieniem dat.

zniesienie Annatów, 1573 równouprawnienie wyznań, 1577 zniesienie sądownictwa duchownego, 1579 zniesienie dziesięcin kościelnych. Ten proces likwidowania katolicyzmu szedł równolegle do ówczesnego ogólnego kierunku rozwojowego Polski, jaki w poszczególnych jego objawach zarysowaliśmy powyżej. Po tej linii idąc, Polska zdążała zwolna, ale stale do ugruntowania potęgi politycznej, do stworzenia sobie trwałego dobrobytu gospodarczego i, mamy prawo tak sądzić, do odzyskania choć w części swej samodzielności kulturowej utraconej przed wiekami. Taki był stan rzeczy w Polsce pod koniec przełomowego wieku XVI. Gdy na zachodzie rodził się nowy świat dziecko zwycięskiej reformacji, u nas szale jeszcze się ważyły. Stan niepewności, potęgowany zbliżającym się wygaśnięciem zasłużonej dla państwa i tak bardzo mu właśnie wtedy potrzebnej dynastii, stawiał naród wobec konieczności skupienia wszystkich sił i dokonania wyboru dalszej dziejowej drogi. Chwila, jakich niewiele naród w historii swej przeżywa, a jakie decydują o jego losach na wieki całe.